Druk numer 384, to projekt grupy Rady, referuje Marek Siłowski. W sprawie przywrócenia stosowania tramwaju linii 6, święta oraz soboty do 20. Wnioskuje się do zarządu do ZIS-u w Krakowie o przywrócenie głosowania tramwaju linii 6 w niedzielę oraz święta w godzinach 9-20 oraz w soboty w godzinach 18-20 poprzez przeniesienie 7-8 kursów z dni poprzednich po godzinie 20 oraz synchronizowanie rozkładu tak, aby tramwaje odjeżdżały średnio z Salwatora co około 7 minut. No a skurwa nowa co 5, ale to już jest inna kwestia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie wiem, czy czytać to, czy... Ja bym prosił o przeczytanie tabel. Nie, to są przykładowe rozkłady jazdy naniesione na istniejące dzisiaj. Jakby, w których kursów rezygnujemy i jakby wyglądało po prostu po wprowadzeniu. Ja mam pytanie, czy te tramwaje w dni poprzednie, ta szóstka po tej godzinie 20 naprawdę nie są obłożone, żeby nam nie zarzuciła tych część mieszkańców, że pozbawiamy ich kursów po godzinie 20, jakiegoś powrotu pracy? Jedynka zwykle jeśli to 10 minut średnio. Tylko pytanie na przykład kursy po godzinie 19. Nie odpowiedział jeszcze, ja to chciałem już trzeba. Więcej jest na pewno na mieście, tak bo dziesiątki jest dużo większe. Na odcinku Salwator Filharmonia do pierwszego punktu takiego większego przesiadkowego, już nie ma tak bardzo dużo, także no. Jedyną możliwością, żeby tam fajnie jeździły w święta, jest po prostu gdzieś obcięcie czegoś. Tak było z nocą opieram. Po prostu musieliśmy zdecydować kurs na Salwator, żeby wygospodarować kilometry i po prostu pieniądze na... No i to jest jedyna możliwość, także... Ja mam takie pytanie, skąd przekonanie, że na przykład trzy kursy o 19 są co niedzielę bardziej potrzebne niż trzy kursy o 20 poprzednie, tym bardziej, że te kursy, prawda, dużą część pasażerów dla tych kursów napędzają autobusy aglomeracyjne, które w święta bardzo rzadko kursują. Mieszkańcy Salwatora stanowią powiedzmy 20-30% pasażerów i teraz pytanie, czy ten wniosek pod tym względem nie jest troszeczkę, czy mogę zrezygnować na przykład z tych tabel i nie szczegółowo zrobić ten wniosek i żeby generalnie przeanalizował samą ogólną koncepcję, bo moim zdaniem ta propozycja jest za bardzo szczegółowa i te szczegóły w 100% zrealizowane mogą być. No może się okazać, że to nie będzie do końca racjonalne rozwiązanie. Rozkłady jazdy są tylko rozkładami obradowymi, żeby po prostu osobom, które się nie orientują w temacie, po prostu przybliżyć, jak to wygląda, prawda? Bo nie każdy zna, że powiem, w składzie każdy korzysta z komunikacji miejskiej. To jest tylko... To jest uzasadnienie, ono może być pewnie. Julia chciała. Jeśli dobrze liczę, na koniec to ustawienie dołączane proponowane, przykładowe rozkłady. Więc to ani nie jest narzucanie, no to jest po prostu propozycja. Trzeba sobie pokazać ludziom, którzy nie jedną komunikacją, jest to wygląda. Czy ta propozycja jest do końca sensowna, na prostu my to adresu kursujemy do urzędników ZIKIT-u, który generalnie to daje to. Propozycja, sensowność odpowiedzi. No, czy Rzesza, ktoś chce jeszcze zadać jakieś pytanie? Czy powiem ci, powiem tak, ja dostałem wiele głosów, nawet zostałem zaatakowany ostatnio przez jedną panią, która twierdziła, że odbieramy kawałek w niedzielę. No uważam, że ten kawałek bardziej się w niedzielę przyda, bo... Ale te linie aglomeracyjne, ja to czuję, że nie będę na to... Ale to ma też linie aglomeracyjne, bo ludzie nie chcą na aglomeracyjne. No ale to są jedynka, dwójka, prawda? No nie wiem. Mam wątpliwości. Nie wiem, czy to połączenie jest Salwatora przez Kazimierze. Jest bez nadziei, że weekend. No, nie jesteśmy w stanie wpływać na wszystkie rozkłady jazdy, ale przesiadki są takie, że trzeba się zadać się, bo się mówią o pracach święty, więc uważam, że połączenie z Kazimierzem jest, no, to jest potrzebne, no, na pewno w niedzielę. Czy to będzie wyglądało tak, czy może będzie dwa kursy mniej, coś takiego, to jest kwestia dogania dzieci tu z MPK i po prostu... Ja myślę, że to jest tak, szanowni państwo. My oczywiście, jeżeli ta uchwała zostanie przegłosowana, wnioskujemy. ZIKIT zapewne sprawdzi, że jest sens. Sądzę, żeby zmienić tylko dlatego, że my wnioskujemy, prawda? Więc jakby tego ryzyka nie ma. A w ślad za tą uchwałą oczywiście można się skontaktować, jak już dojdzie z panem dyrektorem Sapolniem i spróbować się porozmawiać, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję. Znaczy jeszcze no, jedna rzecz, taka sama uchwała poszła do Rady Dzielnicy 11, to jest Pętra Kurwanów. I z tego co rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Infrastruktury, oni byli za tym, żeby coś takiego robić. Ta uchwała miała już tutaj głosowana. Nie wiem, czy była zagłosowana, czy nie, no po prostu nie mam tego, nie miałem kontaktu z panem, więc
Ja bym wziął pał i dwóch dzień do tego. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Kto z Państwa jest za uchwałą proponowaną w imieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, święta, że uchwała została przyjęta.